should open Paddock 9. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Jurassic World Evolution DLC Sekrety Doktora Wu. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie misję ze Spinoraptorem, a wy nacieście oczy, bo prawdopodobnie jest to ostatni raz, kiedy widzicie te wszystkie budynki tutaj, bo będziemy potrzebowali pieniędzy, moi drodzy, w tej misji. Tak więc bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to teraz masz właśnie moment na wciśnięcie guziczka. Zapraszam. Tak jak mówiłem, dzisiaj przechodzimy sobie misję z Spinoraptorem, tak więc nie będzie to łatwa misja, na pewno zajmie mi to całą masę czasu. Bierzemy start mission i lecimy z tematem. Uśpimy sobie jeszcze tutaj naszego Stegoceratopsa, bo w tej misji będziemy potrzebowali całą masę pieniędzy. Tak jak mówiłem na początku, pożegnajcie się za chwilę z tymi budynkami, bo będziemy potrzebowali całej masy pieniędzy, żeby stworzyć gatunek dinozaura, który będzie w stanie pokonać wnerwionego Spinoraptora, któremu ktoś namieszał w genie, w naszych badaniach. Ktoś tam wszystko tak pomieszał, że niestety nie chce się nas słuchać, jest kompletnie nieposłuszny. Jedyne co, to tak na dobrą sprawę jest tylko zdenerwowany. Czyli idziemy sobie do naszego Research Center. Bierzemy sobie modyfikację genową, Spinoraptor. Tak, Excavaraptor też również posiadam. Spodziewajcie się niedługo odcinka z polecanych modyfikacji. Tak więc tu jest cała masa nowych, fajnych dinozaurów. Nie będę robił oczywiście odcinka z polecanych modyfikacji z każdym nowym gatunkiem, który pojawi się na stronie Nexus Mods, ponieważ no, większość wygląda po prostu tragicznie. Okej, okay. Spinoraptor Genome mamy gotowe. Create hybrid Spinoraptor with rating at least... Okej, okay, 400 musi mieć. Okej. Okay. Incubation speed, może weźmy sobie chociaż jedno success rate w wersji 4.0, żeby zwiększyć sobie prawdopodobieństwo tego, że się uda go wytworzyć. Gdzie jest Spinoraptor? Nasz Spinoraptor jest tu. Ma mieć notowania ile? 400? 400. No dobra, to musimy sobie go tak zmodyfikować, żeby miał notowania 400, a zatem dajmy mu na przykład no Aggressive Instinct, niech będzie. Tutaj również, chyba że możemy dać jakieś inne modyfikacje, albo nie, zróbmy po prostu z niego takiego dużego bydlaka. Już ma 305, nie? Tutaj również niech sobie będzie to. Mamy 349. Stres to niepotrzebne, bo i tak nie będziemy w stanie nad nim zapanować. 392 i w socjalu na przykład możemy mu dać single species. Nie mamy jeszcze odblokowane. Ok. To tutaj niech też sobie będzie Aggressive Instinct. Może się pobawimy jakimiś kolorami, bo i tak nic mi tu nie zmieniają. No, niech będzie Alpin. On niech się nam wytwarza. Mamy wgrane oczywiście ulepszenia jeszcze na prędkość, tak? Incubation speed wersji 4.0. Tak więc powinno to pójść odrobinkę szybciej. Jak mówiłem na wstępie, prawdopodobnie z większością z tych budynków tutaj, które widzimy, pożegnamy się i to już za chwilę, bo będziemy potrzebowali pieniędzy. Mamy co prawda, zostało nam 3 miliony 320. No ale nie będzie to na pewno wyrównana walka, jeżeli chodzi o Spinoraptora, ponieważ on jest zmodyfikowany genetycznie, a za 3 miliony 300 nie stworzymy dla niego przeciwnika, który byłby w stanie go pokonać z łatwością. Tak więc prawdopodobnie będzie tutaj cała masa cięć. Sprzedamy sobie Fossil Center, sprzedamy sobie Research Center, sprzedamy sobie prawdopodobnie ACU Center. Nie mam pojęcia, co jeszcze sprzedamy. Na pewno całe to ogrodzenie, z którego nie będziemy na razie korzystali. No, no nie wiem, no będziemy kombinować. Wszystko wyjdzie w praniu.
No, brachiozaury i ankylodokusa w sumie też na pewno sobie uśpimy. Tak więc w sumie możemy zrobić to nawet od razu. Bo tak. Albo nie. Albo tak. Będziemy potrzebowali na pewno pieniędzy, tak. Albo w sumie może zrobię to ręcznie. Pójdzie szybciej, bo oni sobie z tym wszystkim na pewno sami nie poradzą. Dobrze, że mamy wykupione tutaj jakieś ulepszenia w Research Center, to przynajmniej za bilety nam goście płacą trochę więcej. O, jeszcze nadchodzi burza, nie? No to super. Szkoda, że muszę uśpić te brachiozaury, bardzo szkoda. No ale trudno. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Został jeszcze do uśpienia jeden. Ankylodokus też prawdopodobnie za chwilę pójdzie do uśpienia. Dużo to my pieniędzy za to nie dostajemy, bo raptem 700 tysięcy nam się udało dzięki temu wszystkiemu zgarnąć. Mały karmnik dla roślinożerców też możemy sprzedać, bo na razie nie jest nam potrzebny. Całe 20 tysięcy, jej! Szaleństwo. Ankylodokus jeszcze na razie niech sobie będzie, niech nam coś tutaj gości przyciąga. Nie mamy żadnych skamielin do wytworzenia. Chociaż jakbyśmy... to zobaczę później. Bo możliwe, że dzięki temu, że mam do odblokowania nowe gatunki, takie jak właśnie Inspinoderaptor, czy na przykład... No ale nie, bo to chyba nie. Nie wiem, musiałbym... Zobaczymy. Na razie nie wydaję niepotrzebnie pieniędzy na nic, bo na bank będą wam potrzebne i to cała masa pieniędzy. Spinoraptor już jest ponad 50%, w porządku. To będzie na sprzedaż. Ranger Station zostanie na pewno, bo będziemy z niego na pewno korzystali, żebyśmy w razie co mogli sobie uleczyć naszego dinozaura, który będzie walczył ze Spinoraptorem. W momencie, w którym będzie sobie wychodził, ja sobie zapiszę grę, żebyśmy nie zaczynali cały czas tej misji od samego początku. Tylko ewentualnie, po prostu jak któryś z dinozaurów umrze, albo nawet nie tyle co umrze, tylko po prostu Spinoraptor go zeżre, no to ja sobie po prostu wczytam kolejny zapis, poprzedni zapis, tak, i zacznę wytwarzać nowego przeciwnika dla niego. Metodą prób i błędów będziemy dążyli do tego, żeby któryś w końcu z naszych dinozaurów będzie musiał pokonać tego Spinoraptora. Nie będzie to łatwe, bo to hybryda, genetycznie modyfikowana, no ale trzeba sobie z tym jakoś poradzić, tak, no gra od nas tego będzie za chwilę wymagała. Na razie jedyne co musimy zrobić, to go po prostu wytworzyć. Udać się uda na pewno. Jest dwa razy success rate w wersji 4.0, więc no raczej marne szanse, żeby się nie powiodło. Ma 11% szansy na przeżycie plus 80, także jest naprawdę, na bank się uda. Ankylodokus został na wybiegu sam, ale na szczęście jemu to nie przeszkadza, on może żyć sam. Prawdopodobnie jakbyśmy mu stworzyli drugiego ankylodokusa, to nic by się jeszcze nie stało. Maksymalnie dwa mogą chyba być. O, tutaj widzę, goście mają całkiem ładny widok. Ankylodokus się przygląda, obserwuje, co to za dziwne jakieś małe stworzenia tam za tym czymś takim przejrzystym. Przeca to nie woda. 92. Jeszcze tylko krótka chwila i będziemy go wypuszczali, moi drodzy. Yes, numbers are low. Improved dinos. Ok, dobrze, wiem. No na razie nie mam, nie będę tego robił. Na ocenie tego parku skupimy się dopiero, jak już przejdziemy sobie misję ze Spinoraptorem. Wtedy będzie nam dużo łatwiej. Mam nadzieję, że chociaż nagroda pieniężna będzie tutaj jakaś lepsza. Nie to. Missions, co dostaniemy za tą misję? No 2,5 miliona, nie jest to jakoś super. Dobra, wypuszczamy naszego potwora.
Hello. I'm really liking where we are headed with this hybrid. Upewnij się, że hybryda. Musimy się upewnić, że jest po prostu zadowolony, że jest bezpieczny. W razie co mamy usypiać. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Tak to mi nie rób. O. Co? Możemy użyć sobie schronu. No, use dinosaur to take down the Spinoraptor. Dobra, wiecie co? Zapiszemy sobie grę. I metodą prób i błędów będziemy teraz sobie wytwarzali nowy gatunek dinozaura, który będzie po prostu w stanie go w jakikolwiek sposób pokonać. Zobaczymy, na co nam pozwolą pieniądze. I zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Widzimy się po cięciu. Spinoraptor kontra ceratozaur. Zobaczymy. Może to wystarczy? Nie wiem. Zaraz się okaże. Mam nadzieję, że ceratozaur będzie wystarczająco. Dlaczego pewnie zapytacie ceratozaur? Jest on pierwszym takim większym drapieżnikiem, którego możemy wybrać. Jest stosunkowo tani, a sądzę, że Baryonyx nie dałby sobie rady, tylko że nie zdążyłem tu jeszcze przejechać, a oni już się biją. Tak więc próba pierwsza nie wykluczone, że się zakończy niepowodzeniem. Ale oni... Nie, na szczęście się nie biją. Proszę się odsunąć, bo idę tam... Pip, pip. Pip, pip. Muszę przyznać, że naprawdę Spinoraptor jest to bardzo fajna... Ała. Przepuść mnie. Zostałem z ogona. Dobra, jakby co, to my już tutaj jesteśmy i będziemy sobie naszego ceratozaura leczyli. Masz boosta do życia, tak więc chodź się bić ze Spinoraptorem. Chyba już o mnie wie. Brama jest otwarta. Come on! Pip, pip. No chodź tu. Tak w ogóle to gdzie jest Spinoraptor? Nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale zaraz pewnie będzie, wyniknie z tego jakiś większy konflikt. Nie wierzę, żeby Spinoraptor odpuścił taką okazję i nie chciał się bić z kimś trochę większym od siebie. Bo przecież ten Spinoraptor to jest kozak, nie? Dobra, ten już sobie tutaj biega. Czy ceratozaur ogarnął, że brama jest otwarta? Chyba tak. Tak, połapał się, że jest otwarte. I tutaj mamy konflikt. Dobra, wchodzimy sobie... Nie, jednak nigdzie sobie nie wchodzimy, bo oni się chyba nie chcą bić. Nie idź tam! Muszę zamknąć tą bramę. Chodź tu, ceratozaur. Ja chcę, żebyście wy byli razem na jednym wybiegu cały czas. Pip, pip. Jak się położysz spać, to Spinoraptor na bank cię zeżre w czasie snu. Biegniesz, stoisz, biegniesz, idziesz. Co ty robisz w ogóle, co? Tu jestem. No, dawaj. Jeszcze trochę i zamknę bramę za tobą. Rewelacja. Dobra. Proszę się odsunąć od tej bramy, bo chcę ją zamknąć. Dziękuję. Dobra, ceratozaur jest gotowy do bitki. Przyjął już swoją pozycję.
i będziemy leczyli. Leczymy, leczymy, leczymy. Cały czas leczymy naszego ceratozaura. Dziabnij go. Ładnie. Masz. Ładnie. Spinraptor nie wie, co się dzieje. No i co? I Spinraptor pewnie... A nie, jeszcze pokazuje pazur. Leczymy ceratozaura i walka ciągle trwa. No i masz, i Spinraptor ci uciekł. Tak więc musimy doprowadzić do kolejnej rundy, żebyś mógł go wykończyć. Masz moje wsparcie, ziomek. Low health, dobra. To aktualnie mnie to nie interesuje, że Spinraptor ma mało życia. Tu w tej misji chodzi o to, żeby on zdechł. Nasz ceratozaur na szczęście jest cały i zdrowy. Co, wyścigi? Chcesz się ścigać ze mną? No, ty byś mnie na pewno prze... chłopaki, nie łączymy sił. Wy macie być przeciwko sobie, a nie przeciwko mnie. Feeders Nutrition Supply. Dobra, Ankylodokus chwilę wytrzyma bez jedzenia. Ja wiem, że on ma tak długi, tak wielki żołądek, że jak on bierze żarcie do pyska, to zanim on je przełknie, to już głodny chodzi, ale no musi wytrzymać, bo tutaj są ważniejsze rzeczy na głowie na chwilę obecną. Bardzo mi się podoba Coastal Ceratozaur. Naprawdę, bardzo. Dobra, on niech sobie tutaj troszkę cierpi, a my jeszcze choróbsko jakieś, no świetne. Możemy w międzyczasie szybko sobie uspić, wylecieć naszego Ankylodokusa i wracamy do Ceratozaura, żeby go leczyć. Jakieś choróbsko mogłoby dopaść tego Spinoraptora, nie? Było zdecydowanie łatwiej, byłoby przyjemniej. Znaczy przyjemniej dla nas w wykonywaniu misji, no nie może niekoniecznie dla niego. Dobra, tu jest Ceratozaur. Czy przymierzają się chłopaki do rundy drugiej? Jestem z tobą. Dawaj go. Dziabnij go jak śpi. No jednak nie, już nie śpi. Mamy rundę drugą. Sekundę. Okej. Okay. Mamy porobione zdjęcia, więc spoko. Cały czas leczymy ceratozaura. Pięknie. Super. No i bomba. Mieliśmy użyć jakiegoś dinozaura, żeby zaciukać naszego Spinoraptora. O to chodziło w tej misji. Pamiętam, jak się za pierwszym razem z tą misją męczyłem i zdaję sobie sprawę, że bardzo wielu osobom mogła ona sprawić wielką trudność, ale to jest tak naprawdę najszybszy sposób, najprostszy sposób i w życiu bym się nie spodziewał, że uda mi się to zrobić za pierwszym razem bez wczytywania jakiegokolwiek zapisu. Widziałem też na zagranicznym YouTubie, że gracze się męczyli z tą misją, jak ją zrobić, sprzedawali wszystko, wytwarzali kilka różnych gatunków dinozaurów i żaden nie był w stanie. Tak więc jeżeli chcecie zrobić tą misję, wytwórzcie sobie najtańszego mięsożercę, którym właśnie jest ceratozaur, ma z nim szansę i wprowadźcie do niego parę zmian genetycznych. Takich jak właśnie Increased Bone Density, tak dobrze mówię? W kilku chyba egzemplarzach. Dwa razy do obrony i dwa razy do ataku, tak żebym miał też mniej więcej 400 punktów oceny. I to już będzie wystarczająco, żeby zajął się Spinoraptorem. Tylko oczywiście musicie być w samochodzie range, w tym naszej ochronie, tak no czy jak to, nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa na przetłumaczenie tego Ranger Station.
No nieważne, wiecie o co chodzi? Musicie cały czas jeździć samochodem i w każdym pojedynku po prostu leczyć waszego dinozaura, którym właśnie w moim przypadku, jak mam nadzieję w większości waszych przypadków, też to będzie ceratozaur. Tak więc po prostu jeździcie samochodem i jak będzie walka, leczycie ceratozaura do oporu, dopóki Spinoraptor nie polegnie. I to właśnie o to chodzi w tej misji. Jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jest nas coraz więcej. A my widzimy się w następnym materiale. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.